Siemka, witam w następnym odcinku Mustang 2. Mam nowy sprzęcior, taka mała kamerka. W ogóle stoję dosłownie tyle od tej kamery, mogę ją tutaj dotknąć. Wcześniej musiałem dosłownie stać tak daleko. To jest ta stara kamera, jakaś chyba 10-letni sprzęt. W ogóle nagrywałem pół godziny, musiałem ładować baterię, wyciągać, pamięci brakowało, prądu brakowało. No nie było fajnie, także coś musiałem z tym zrobić. W ogóle też nie było, kamera była duża, nie ma jak było jej zamontować w samochodzie, na szybie i tak dalej. Ta jest o wiele lepsza, także będę przygotowany w następnych wyścigach czy coś w tym stylu. Jak będzie taka okazja, na pewno będę jechał. Ale dzisiaj wracamy do Mustanga i będziemy wymieniać pompę wodną i housing termostatu, tam gdzie kulant cieknie, właśnie z dwóch miejsc. Drugi raz mi cieknie tam, gdzie termostat siedzi. Nie wiem czemu, dałem silikon z dwóch stron na uszczelce i będziemy wymieniać pompę wodną. Akurat w takim miejscu cieknie ta pompa wodna, że to nie z mojej winy, tylko z tyłu ma swój. Zresztą nieważne, pokażę później, jak ją wyciągnę. Także do roboty. Spuszczamy kulant. Ok, także mniej więcej w tej kolejności. Tu w ogóle jest pompa. Musimy odkręcić ten puli. Najpierw poluźnić pompę wspomagania, żeby poluźnić pasek, ściągnąć ten puli, ściągnąć kompletnie alternator, odłączyć go oczywiście, poluźnić, ściągnąć pasek, tutaj ten brakiecik ściągnąć, tylko jak widzę teraz, że jednak będę musiał ściągnąć pompę wspomagania, bo tu się trzyma na tych dwóch śrubach i ten brakiet też trzyma się tutaj do pompy na dwóch śrubach. Spróbuję, postaram się, może nie będę musiał odpinać ich, tylko położę na bok. Oczywiście bateria jest odpięta, pamiętamy, kiedykolwiek odpinamy alternator, bawimy się z alternatorem, zawsze baterię należy odłączyć. Mam nadzieję, że wiatraka nie będę musiał ściągać. Wolałbym ściągnąć całą chłodnicę z wiatrakiem, niż go tutaj odpinać na te zyptaje jakby, żeby to mi zeszło. Mam nadzieję, że to mi zejdzie. Tu jest bardzo mało miejsca. Te dwa węże. Potem ten duży wąż do tego housingu, bo to też będziemy wymieniać. Jeszcze mamy dolny wąż. No i w sumie tyle. Także tutaj te dwa węże. Te mniejsze dwa węże. Dwa duże. Ten brakiet i potem już będzie można pompę odkręcić. Thank you.
housing. Silikon jest wszędzie. Na uszczelce. Zaraz zdejmiemy uszczelkę i zobaczymy, jak wygląda pod spodem. No nie wiem, powiem wam, gdzie to mogło ciec. Tak wygląda housing. Tak jak widać, nie mogę tego ściągnąć, bo mi przeszkadza wiatrak, a nie chcę chłodnicy ściągać, bo ten kulant, głównie ściągnięcie samej chłodnicy jest proste, jest ona na czterech śrubach, tylko znowu z kulantem trzeba się pieprzyć, no nie robić bałagan. Także zobaczcie, czy będę w stanie ściągnąć wszystko, całą tą pompę. Już żadnych śrub za tym puli chyba nie ma, nie widzę tam od spodu, co się dzieje. To wygląda bez tej pompy. Następną uszczelkę do wymiany. Nie ciekło z tej uszczelki, ale tą tak i tak przecież wymienię, to tych uszczelek raczej nie można użyć znowu. Patrzmy, co się tutaj dzieje. To na bok. Okej, a pompa ciekła sobie. Chodzi mi o tą uszczelkę tutaj. To ma swoją uszczelkę. Tutaj, proszę bardzo. Stąd sobie kapała. Był to mały wyciek, no ale był, także mógłbym wymienić tą uszczelkę tylko, ale pompa jest na gwarancji, także wymienię całą pompę. Jest to aluminiowa pompa, przynajmniej widzę, patrzcie, widzę trochę cyfru z niej wyleciało, przynajmniej będzie w środku bardziej czysta. Tyle, ile ja tam próbowałem ten blok w środku wyczyścić. Oczywiście maszynowo tego robić nie robiłem. Także zawsze tam jakiś drobny syf został, także to w sumie to jest nic. W porównaniu tam było. Jak go szlafem czyściłem na zewnątrz. Właśnie się dowiedziałem, że jestem w stanie dostać te malutkie te zyptaje, czy jakkolwiek to nazwać, co trzymają wiatrak. Także teraz go utnę bez wyciągania chłodnicy. Także myślałem, że będę musiał ją wyciągać, ale nie muszę. Żeby można było resztę tych śrubek, żeby instalacja łatwiej poszła. Także posprzątam, wyczyszczę tutaj te wszystkie
powierzchnię, gdzie idzie pompa i housing, to będzie nowe, znaczy pompa będzie nowa i housing będzie nowy. No i potem będziemy montować z powrotem i tym razem przejedziemy, znaczy nie wiem czy w tym odcinku, ale na pewno na następny raz jak będziemy jechać, to już tą kamerę co mam zamontuję w środku lub nawet i na zewnątrz, na szybę może, żeby ten silnik fajnie było widać w czasie jazdy. Zobaczymy jak to pójdzie. No jeszcze trzeba będzie rozkminić problem z tym całym paliwem. Ok, mamy nowe części. Nowa pompa. Inna firma. Mam nadzieję, że lepsza. Tu mamy uszczelkę do tej pompy. Właśnie udało mi się znaleźć sam set bez wiatraka, żeby go przymocować, takie te zyptaje plastikowe. Tu mamy uszczelkę do termostatu. Tutaj już sobie nowy housing siedzi. I przykleję, tak jak zrobiłem to kiedyś, termostat do housingu, żeby się nie ruszał, jak będę go montował, żeby to tak co leży. No, no i ten kulant. Tutaj mi trochę much powpadało, ale nie szkodzi. To przeleję przez papier, jakieś sitko czy coś takiego, jakiś filtr i ten kulant będzie można użyć z powrotem. Thank you.
wszystko dokręcone. Pompa, wszystkie węże, alternator podłączony. W sumie go nigdy nie odłączałem, tylko go posunąłem, dałem na bok. Paski naciągnięte. Wiatrak jest. Jeszcze muszę dolać kulantu. Dolałem te resztki, co tam wyszły, ale jeszcze potrzeba więcej. Jeszcze wymienimy ten wężyk stąd dotąd i filtr paliwa. Tutaj mi cieknie właśnie, jak chodzi. Jest jeszcze mokre. Jak to zrobić, żeby się nie wylało? Żeby się, znaczy na pewno się wyleje, ale żeby się jak najmniej wylało. Patrzcie, jaki był syf w tym filtrze. Mały bonus. Zamontowałem światła z tyłu. Chyba działają. I klapę. Tak sobie. Przyszły mi te uszczelki dookoła właśnie pod klapę. Założyłem już tutaj tą tutaj na razie. Pasuje.